Jesteśmy tu dla Państwa. Ja, Marek Pyza i on, Wojciech Biedroń. Dzień dobry, Wojtku. Witam. Zajdziemy do portalu wpolityce.pl w tej chwili, a tam przede wszystkim kompromitacja Ćwiąkalskiego przed komisją VAT. Te przestępstwa to nie włamanie do kiosku. W 2008 roku prasa nie pisała. O VAT mówić miał przed komisją Zbigniew Ćwiąkalski, no, były minister sprawiedliwości. Ćwiąkalski mówi bardzo wiele rzeczy, natomiast ja byłem zszokowany, powiem zupełnie szczerze. Ja tę ostatnią godzinę troszkę z okładem skończyłem na słuchaniu pana Ćwiąkalskiego, który myślałem, że wymyśli jakąś nieco lepszą linię obrony, prawda, tego rządu. Przypomnijmy, 2008 rok, Ćwiąkalski jest ministrem sprawiedliwości. Dochodzą coraz więcej informacji o tym, że coś jest nie tak. Rośnie luka VAT-owska. Jest problem. Prawo jest nieskuteczne. Przede wszystkim oszuści, bandziory ścigani są z kodeksu z karno-skarbowego, a nie kodeksu karnego. A to oznaczało dużo lżejsze kary. No i co robi z tym minister Ćwiąkalski? No minister Ćwiąkalski dzisiaj stwierdził, że no właściwie to tym się powinna zająć policja. W sumie to on o niczym właściwie nie wiedział. Nikt mu nic nie powiedział. Prokuratura, no to nie może sobie działać sama. Jak on to dzisiaj stwierdził, prokuratura nie posiadała agentów, którzy biegali po firmach. Znaczy, no, tego typu słowa z ust ministra sprawiedliwości, człowieka, którego przecież kreowanego na wielkiego fachowca, wspaniałego znawcę również tych tematów, no to troszkę za mało. Doszło już w ogóle do kompletnej kompromitacji, gdy w pewnym momencie na dość mocne, bardzo fajnie zadawane przez posła Horałę pytania, Ćwiąkalski odpowiedział już w pewnym momencie, że w 2008 roku to media zasadniczo nie pisały o VAT-ie, za to pisały o bitych dzieciach i on się tym zajął. To ja może zacytuję, bo to rzeczywiście jest kuriozalne, co powiedział pan były minister sprawiedliwości. Przewodniczący komisji dopytuje, że jego pytanie dotyczyło okresu, w którym on pełnił funkcję publiczną. Czy ten problem się wtedy wyświetlał? Na co Ćwiąkalski odpowiada, nie. Równie dobrze można to było zrobić w latach 2005-2007. W 2008 roku był problem inny, gdzie zareagowałem. Pisały o tym media. Wtedy kwalifikowano pobicie dzieci ze skutkiem śmiertelnym jako pobicia i zwróciłem uwagę, że należy to kwalifikować jako zabójstwo lub usiłowanie zabójstwa. O problemie przestępczości VAT-owskiej prasa akurat nie pisała. Czyli według ówczesnego ministra sprawiedliwości, dopóki prasa się czymś nie zajęła, to takiego tematu nie ma. Minister jest od tego, żeby zajmować się tym, czym każą mu się zajmować dziennikarze. Naprawdę nie słyszałem jeszcze takiej linii obrony. Cały ten rząd tak wyglądał wtedy i przez kolejne lata. No przecież jeżeli media o czymś nie pisały, to ten rząd się tym po prostu nie zajmował. Tusk reagował tylko na to, co akurat napisane było, jak dzisiaj wiemy, głównie w fakcie. Natomiast jakby wracając na moment do taśm. Dokładnie tak to wyglądało w relacji Waldemara Pawlaka w rozmowie z Michałem Sołowowem, której fragmenty poznaliśmy wczoraj, tak, gdzie Pawlak mówi, że Donald Tusk bardziej przejmuje się artykułem w gazecie niż tym, czy przygotuje jakieś dobre regulacje. Nieważne stanowienie prawa, nieważne przepisy, nieważne porządkowanie Polski, tylko ważne, co o mnie napiszą w gazetach. I dokładnie to samo mówi Ćwiąkalski. No, i wszystko się klei. To jest kwintesencja tego rządu, prawda? Tego rządu, mówię, pierwszego rządu Donalda Tuska, zresztą późniejszego. W późniejszym czasie było bardzo podobne. Przeraża mnie też taka kompletna brak takiej nawet ministerialnej inteligencji pod tytułem, nie wiem, zamówiłem analizy. No już coś takiego mógłby powiedzieć, prawda? Tymczasem okazuje się, że nawet statystyk nie prowadzono pod kątem tej przestępczości. Ćwiąkalski wiele opowiada o paliwach i tak dalej. O paliwach, jak walczono z mafią paliwową, również dziś wiemy, kiedy się okazało po upadku rządu Platformy Obywatelskiej w 2015 roku, kiedy szef Związku Zawodowego Celników wyszedł i powiedział, że tak naprawdę oni słali informacje o mafii paliwowej, mówili o tym, tymczasem wszystko było, że tak powiem, zamiatane pod dywan. Portal wpolityce.pl wtedy ujawnił kilka pism ludzi związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Finansów, gdzie tak naprawdę nie istniał VAT, nie istniał, nie było takiego tematu, mimo że już były alarmujące informacje z różnych instytucji, z różnych stron, po prostu nikt się tym nie zajął. Dziś pytamy, dlaczego? To może docenimy chociaż pana profesora Ćwiąkalskiego za szczerość. Nie, no pan profesor Ćwiąkalski był szczery, tylko
tylko dwa razy na pierwsze półtorej godziny, które słuchałem, powiedział, że czegoś nie pamięta. To musisz przyznać, że przed komisjami takich świadków nie ma, ponieważ przeważnie, jeżeli jest świadek, który był w rządzie Platformy Obywatelskiej, to wszystko oczywiście wiemy z Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, to on przeważnie mówi, że czegoś nie pamięta. Rzeczywiście tam jest jeden taki cytat, jak go dopytuje rzeczywiście Horała o te karno-skarbowe rzeczy, gdzie on mówi, a ja to już nie wiem, kto do kogo pisma pisał wtedy. To już było 10 lat temu. No także mówię, no to pokazuje jakąś kompletną beznadzieję, bezradność przede wszystkim. No jeżeli Sprawiedliwości pokazuje taką indolencję, to przecież te cwaniaki w białych kołnierzykach w 2008 roku, oni mogli robić z Polską dokładnie to, co chcieli. I jak dzisiaj wiemy, robili. To zmieńmy temat. Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, odżegnuje się od taśm i wychwala pod niebiosa profesora Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa, i mówi, że atakowany jest teraz PSL, bo się go boją, tego PSL-u. Ja pamiętam, kiedy w 1999 roku rozpocząłem swoją przygodę z dziennikarstwem, to ja bardzo dobrze pamiętam pana Kosiniaka-Kamysza w pierwszych latach 2000, że tak powiem. Wiem, skąd on wyrósł, kto był jego wielkim mentorem. No i tym wielkim mentorem i tym demiurgiem, jeśli chodzi o stworzenie Kosiniaka-Kamysza jako polityka, był właśnie pan profesor Majchrowski. To pan Kosiniak-Kamysz przesiadywał w gabinecie pana profesora Majchrowskiego często wiele godzin, średnio co miesiąc, czy co dwa miesiące. Słynne wtedy w magistracie było powiedzenie, że Kosiniak przyszedł, no więc pan profesor Majchrowski nie ma już dla nikogo czasu. On go zresztą stworzył, on go uformował. I on najlepiej powinien wiedzieć, że te słowa nagrane na taśmach, kiedy on mówi, że... Jacek Majchrowski do perfekcji opanował rozgrywanie ludzi na dworze. No to mówił prawdę. Jak mało kto, Kosiniak-Kamysz wie o tym, że te słowa są prawdziwe, które zresztą sam wypowiedział, te rozgrywki, te koterie dworskie, które prezydent Majchrowski, przypomnę, od 2002 roku prezydent Krakowa rozgrywał, zawsze je rozgrywał perfekcyjnie. Dzisiaj ja się dziwię Kosiniakowi Kamyszowi, że się odżegnuje od swoich własnych słów. Zacytujmy jeszcze te słowa, przepraszam cię na chwilkę. O tym, jak wygląda to rozgrywanie ludzi na dworze według Kosiniaka-Kamysza. O Majchrowskim mówi tak, on przepięknie nie potrafi, szczególnie dziewuchy, napuszczać na siebie. On bierze tak 3-4 wiceprezydenta, robi jakiegoś pełnomocnika, doradcę w tym samym obszarze i 3 kobiety. I on jedną podsyci na drugą tu, a później przychodzi i jest wielki król, bo rozwiązuje konflikt, który sam ten. I to też jest jego sukces, że potrafił różne środowiska poprzyciągać i je poukładać tak, że one się czasem pokłócą, później się pogodzą ze sobą i jadą z nim do przodu. To ja pamiętam, jak środowiska związane z tak zwaną Kuźnicą, czyli takim środowiskiem lewicowo-eseldowskim w Krakowie, żarły się za przeproszeniem jak psy z PSL-em. Zwłaszcza jeśli chodziło o nieruchomości, które zajmowały te różne instytucje, ci różni ludzie, i rzeczywiście prezydent Majchrowski rozgrywał ich doskonale. Zresztą zwróćmy uwagę, Majchrowskiego non-stop przecież przy kolejnych wyborach popierały te środowiska, jak nie PSL-owskie, to eseldowskie, ale gdzieś pod tą kołderką takiej zgody, prawda, i wspólnego poparcia toczyła się cicha wojna między tymi ugrupowaniami, głównie o wpływy, głównie o pieniądze też. No pamiętajmy, budżet Krakowa pozwalał kilku kanapowym partyjkom na przeżycie w ogóle, ale rzeczywiście jest tak, że umoczenie Kosiniaka-Kamysza, jeśli chodzi o prezydenta Majchrowskiego, jest moim zdaniem stuprocentowe. Dziś lider PSL mówi oficjalnie, nie na żadnych podsłuchanych rozmowach, uważam Jacka Majchrowskiego za bardzo dobrego polityka, najlepszego kandydata na prezydenta Krakowa. Mam nadzieję, że po raz kolejny krakowianie mu zaufają. A my przypomnijmy, że przecież w momencie, w którym jeszcze wisiało na włosku to kandydowanie Majchrowskiego na kolejną kadencję, i wszyscy byli przekonani, że on nie kandyduje. Przecież narozpowiadał to wszystkim swoim współpracownikom. No to było poszukiwanie jakiegoś, nagłe poszukiwanie jakiegoś kandydata, który mógłby wskoczyć w jego miejsce. I tym kandydatem został właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz. Co więcej, on zdążył się zgodzić na to kandydowanie, po czym nagle tylko Jacek wszystkich jak zwykle godzin się rozegrał. Jednak kandyduje. Czyli tak dobrze rozgrywa, że nawet rozegrał samego Kosiniaka-Kamysza. Swojego ucznia, że tak powiem. No nic, w tym przypadku niestety uczeń nie przerósł mistrza. Natomiast to też zwróć uwagę na jedną kwestię, bo przecież gdyby Kosiniak-Kamysz rzeczywiście został prezydentem Krakowa, przyjmijmy roboczą hipotezę, chociaż moim zdaniem przegrałby z Małgorzatą Wasserman, to przecież byłaby identyczna kontynuacja, jaka prawdopodobnie szykuje się w Warszawie, prawda? Kiedy stworzony przez Hannę Gronkiewicz-Waltz Rafał Trzaskowski prawdopodobnie jest duże prawdopodobieństwo, że może przejąć fotel prezydenta Warszawy. Jak to się ładnie układa, prawda? Uczeń i mistrz,
I wszystko to idzie w tę stronę, żeby przypadkiem danego układu, głównie układu biznesowego, towarzyskiego i politycznego nie rozbić, bo przecież tego dzisiaj broni się w największych miastach. Największe miasta nie walczą tak naprawdę o to. To już jest nawet, to jest głębsze niż jakaś tam wojenka między PiS-em a Platformą. Chodzi o to, żeby nikt nie otworzył szaf. W Poznaniu. Wyobraź sobie otwarcie szaf w Gdańsku, otwarcie szaf w Krakowie, otwarcie szaf gabinetowych oczywiście, szaf władzy w Warszawie. No przecież to może być coś nieprawdopodobnego. Może być. I jeśli w takim Gdańsku wygra Jarosław Wałęsa, to tego otwarcia szaf też nie będzie. Powietrzenie będzie takie raczej po szafkach niż po szafach. Takie mam wrażenie. Albo nawet po szufladkach. Ale skoro przywołałeś Rafała Trzaskowskiego i Warszawę, to musimy Państwu wspomnieć o nowym spocie wyborczym, który się pojawił w końcówce kampanii. To jest taki czas, że sztaby wtedy się bardziej, za przeproszeniem, zmużdżają, nastawiają na tę końcówkę i chcą jeszcze czymś mocnym przyłożyć. Tak zrobił sztab Prawa i Sprawiedliwości, wypuszczając klip dotyczący imigrantów i strasząc tym, co będzie się działo w polskich miastach, jeśli będzie kontynuacja władzy, o której przed chwilą mówił Wojtek. I tak też robi sztab Platformy Obywatelskiej, prezentujący spot, w którym do jakiego mówi... Warszawa. Miasto Warszawa. No, i co też mówi? No, że nie, się słabo znamy. Że się słabo znamy, żeby ją nie mylił. Kolejny raz jest wbijana ta szpileczka, że ty jesteś słoik, drogi Ale Patryczku. No to jest samobójcza, moim zdaniem, taktyka Platformy Obywatelskiej. No pamiętajmy, że zresztą podniosłem tę tezę tuż po debacie kandydatów na prezydenta w ubiegły piątek, że tak naprawdę będą to pierwsze wybory, w którym ta stara, w cudzysłowie stara Warszawa, stanie w szranki tak naprawdę ze słoikami. Znaczy nie ma w tym nic zupełnie dziwnego. No zmienia się układ społeczny w Warszawie, zmieniały się warstwy społeczne, przyjeżdża tu dziesiątki tysięcy ludzi rocznie, jeśli nie więcej. I mówię, no dzisiaj tak naprawdę to może być to dziesiątki starcie. Dziesiątki tysięcy to chyba tylko cudzoziemców. No dokładnie. To może być to starcie. Podkreślanie przez sztab Platformy Obywatelskiej, no nie, no już pomijam, że to jest taki oscarowa produkcja, oscarowa w cudzysłowie. Nie wiem, mnie to nie przekonuje. Jakiś nie, technicznie wygląda to nieźle. No, pomysł fajny, no, tak, tylko, powiedzmy uczciwie. Tylko znowu jest dzielenie. No jeżeli w sztandarach wyborczych Trzaskowskiego jest, że tam Warszawa dla wszystkich, a znowu w spocie robi podział, no to jest dla mnie jakaś aberracja. Zwróć jeszcze na jedną kwestię uwagę, bodajże, nie wiem, czy Michał albo Jacek Karnowscy zwrócili, gdzie jest kandydat, gdzie jest Trzaskowski? Ostatni Michał dni Karnowski o tym pisał. Michał, prawda? Polecamy, bo to bardzo ciekawa analiza bardzo tego, co się dzieje w ostatnich komentarz, prawda? Dniach, tygodniach kampanii w Zwróćmy uwagę, nie ma Trzaskowskiego. Znaczy, oczywiście gdzieś tam jest, natomiast nie jest eksponowany. Eksponowane są spoty, błędy Patryka Jakiego, ale on jest schowany. To jest mniej więcej tak, jak ludzie, kiedy pisałem w wakacje tekst o kampanii wyborczej, to ludzie Trzaskowskiego wtedy powiedzieli mi, że trzeba go schować, bo gdyby Komorowskiego schowano na ostatni bieg przed wyborami, to może by wygrał, prawda? Więc gdzieś widzę tutaj podobieństwo. Zresztą tych podobieństw do kampanii Komorowskiego jest o wiele, wiele więcej, prawda? Czy wcześniejszej kampanii Olechowskiego, ten taki kompletny bezwład, jeśli chodzi o samego Rafała Trzaskowskiego, który tak naprawdę tylko ładnie wygląda. To jest coś, co podkreśla również Patryk Jaki, ale ja oglądając debatę, to ja pamiętam, że bardziej się starał wyglądać pan Trzaskowski, niż rzeczywiście mówić jakiś program, który mógłby trafić do warszawiaków. Natomiast pamiętajmy, no to ciągle Trzaskowski jest faworytem w tym wyścigu. To jeszcze zostańmy chwilkę przy tym spocie, bo tu na kilka jeszcze elementów warto zwrócić uwagę. Agata Rowińska. Tak. Przed chwilą Państwo widzieli zrzut ekranu z portalu wpolityce.pl z artykułem, w którym można obejrzeć ten spot, a nieco wcześniej widzieliśmy artykuł sumujący część komentarzy internautów. Wśród tych komentarzy Agata Rowińska, szefowa telewizji w Polsce.pl, jak najbardziej internautka również, ale też warszawianka i jako właśnie warszawianka, o, w tej publikacji, pisze tak, wklejając nowy spot Platformy. Hej, Platformo, pokazujecie w swoim spocie pozostałości po Pałacu Saskim, którego odbudowę zablokowaliście. A to ciekawa rzecz, bo bodajże w poniedziałek, w miniony poniedziałek był tutaj w tym studio, rozmawiał akurat ze mną Marek Jakubiak, który przypomniał, że oczywiście nieco skracając tę historię z Pałacem Saskim, że Warszawa woli płacić kilkanaście milionów złotych kary, niż rzeczywiście odbudowywać Pałac Saski. Ta sprawa jest dość skomplikowana, natomiast to pokazuje całą hipokryzję, tak? Że tak naprawdę używanie symboli, używanie tych takich tarcz, prawda,
wyborczych, czy mieczy akurat w tym przypadku. O, i właśnie, widzimy... Bo właśnie w tym momencie, kiedy pojawiają się resztki Pałacu Saskiego, bo tak trzeba nazwać grup nieznanego żołnierza, lektor K, Warszawa, mówi: za dużo przeszłam, by się łapać na takie tanie zagrywki. No bo to jest tania zagrywka. No to jest takie żonglowanie symbolami, które gdzie tak naprawdę jakby zwrócić, no to za chwilę się dowiem na przykład, że Warszawa zawsze, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz czy pan Rafał Trzaskowski zawsze wspierali lokatorów. No około 40 tysięcy ludzi w Warszawie straciło dach nad głową. No reprywatyzacją dotkniętych było niemal 100 tysięcy ludzi, jeśli policzy się wszystkie te problemy wynikające z tej dzikiej afery. No to mówię, jest odwrócenie symboli, odwrócenie tak naprawdę narracji. No to jest coś obrzydliwego. Ale też pamiętajmy, takie są wybory. No, to jest niestety kampania wyborcza, dlatego niektórzy kandydaci będą używali wszystkiego, nawet się ośmieszając po części. Do mnie ten spot Platformy Obywatelskiej nie trafia, nie dlatego, że moje poglądy dalekie są od poglądów Rafała Trzaskowskiego czy Hanny Gronkiewicz-Waltz, dlatego, że moim zdaniem to jest po prostu hipokryzja, jedna wielka hipokryzja. O Pałacu Saskim ja muszę jeszcze słowo powiedzieć, bo gdy widzę takie rzeczy, to we mnie też się krew gotuje, bo ja doskonale pamiętam, jak w czasach prezydentury Lecha Kaczyńskiego odsłoniono fundamenty Pałacu Saskiego. Wszyscy mogli niemalże po nich chodzić, bo zostało to zrobione w taki sposób, że te odsłonięte fundamenty przykryto szklanymi płytami. Każdy mógł zobaczyć, jak to wygląda. To był taki pierwszy krok do odbudowy pałacu. Tak. Wtedy, przed 2010 rokiem, Lech Kaczyński razem z ówczesnym głównym architektem Warszawy, panem Michałem Borowskim, zaplanowali taką jedną dużą inwestycję rewitalizacyjną, tak, w której było połączone rewitalizacja traktu Królewskiego, czyli Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu. Notabene, to jest kolejna rzecz, którą chwali się Hanna Gronkiewicz-Waltz, że to ona to przeprowadziła, a przygotował to właśnie Lech Kaczyński. I drugim elementem tego dużego planu w centrum Warszawy była właśnie odbudowa Pałacu Saskiego. Położono pod to podwaliny, odsłonięto te fundamenty, nawet były pieniądze, tylko przyszła zmiana, przyszła do ratusza Hanna Gronkiewicz-Waltz, stwierdziła, że Warszawa nie ma na mosty, my musimy budować most, a nie odbudowywać jakiś idiotyczny pałac, to oczywiście nie są jej słowa, i fundamenty Pałacu Saskiego, co? Zasypała. Po prostu zasypano to ziemię. Samo w sobie dla mnie się nadaje na doniesienie do prokuratury, ale zwróć uwagę jeszcze na inną rzecz. Powiedziałaś o mostach, prawda? Jakiś to most wybudowała Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dokończyła inwestycję, którą rozpoczął przecież Lech Kaczyński. Co ciekawe, kiedy przejęła most północny, że tak powiem, administracja Hanny Gronkiewicz-Waltz, to jakoś dziwnie się okazało, że ten most kosztuje setki milionów więcej niż kosztować miał. Więc i takich przykładów można, takie przykłady można mnożyć. Muzeum Powstania Warszawskiego, no oczywisty sukces Lecha Kaczyńskiego. Polin? Kto wymyślił koncepcję Polin? Wymyślił administrację Lecha Kaczyńskiego. Pamiętam... Centrum Nauki Kopernik jest kolejnym takim przykładem. I kolejny przykład Centrum Nauki Kopernik. Pamiętam takie niezwykle poruszające zeznania Elżbiety Jakubiak przed komisją weryfikacyjną, kiedy ona wyszła i przez 40 minut mówiła, co zrobił, co przygotował Lech Kaczyński. To wielu ludziom, którzy oglądali wtedy te obrady, łza się kręciła w oku i to była to, tak naprawdę te słowa, które były oczywiście wielką pochwałą prezydentury Lecha Kaczyńskiego, jednocześnie paradoksalnie stają się aktem oskarżenia wobec Hanny Gronkiewicz-Waltz, która przejęła część inwestycji, albo je zaniechała, albo zrobiła je po swojemu w taki sposób, że dzisiaj, gdyby był Lech Kaczyński, to mostem północnym można byłoby pchnąć metro. Nie żartuję w tym momencie. Takie były pierwsze założenia. Tylko jakoś potem się tak stało, że można ledwie tramwaj tamtędy przepuścić i to też wszystko kosztowało dużo, dużo więcej. Naprawdę... Naprawdę wyjątkową bezczelnością jest mówienie o tym, że nie było żadnych inwestycji w czasach Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, bo choćby tych kilka przykładów najbardziej symbolicznych, najbardziej spektakularnych dla Warszawy pokazuje, że właśnie te inwestycje były przygotowywano je dobrze i wystarczyło później je kontynuować. Hanna Gronkiewicz-Waltz to robiła. No, popatrzmy jeszcze na jedną rzecz. Kiedy Lech Kaczyński przejmował Warszawę, tak naprawdę trzeba było cały ustrój prawny Warszawy zmienić. To było zupełnie inne miasto. To już sama koncepcja prawna ustroju Warszawy, którą de facto stworzył Lech Kaczyński, miał na to bardzo mało czasu. Też my bierzmy to pod uwagę. Tak naprawdę mnóstwo rzeczy zaprzepaszczono. A tak naprawdę podpowiadają mi tu na ucho z reżyserki, nasza wydawca Joasia Grabarczyk, tak, że kończymy, ale że mosty zostały zbudowane dwa przez Hannę Gronkiewicz-Waltz. Dwa mosty zostały przez Hannę.
bo jeden wziął i się spalił, więc trzeba było budować na nowo. Była taka historia w mieście stołecznym. Do dziś dnia nie wyjaśniona zresztą do końca. To prawda. Wojciech Biedroń w polityce.pl. Zaglądamy i zachęcamy, żeby zaglądać na ten portal. A my za chwilę zajrzymy jeszcze na posiedzenie Komisji Śledczej, o której zaczęliśmy naszą rozmowę z Wojtkiem, bo tam naprawdę dziś ciekawe przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości. Zostańcie Państwo z nami.